Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj gościem w sieci jest pan Stanisław Gościniak. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Zbliża się olimpiada, w piątek wielkie otwarcie. Można tak powiedzieć, pan Stanisław Gościniak, legenda polskiej siatkówki, dwukrotny olimpijczyk, członek siatkarskiej galerii sław, no i mistrz świata z Meksyku 1974 roku. Z tego co wiem, był pan zaproszony jeszcze na olimpiadę do Los Angeles i z tego co wiem, był pan trenerem na olimpiadzie w Atenach. Tak, tak. Wszystko się zgadza. Dobrze. Co dzisiaj robi sława siatkarska? Dzisiaj doczekałem się emerytury, także nie nudzę się, bo zawsze dużo zajęć dodatkowych w tym czasie znajduję, także... 30 lipca mija piękna rocznica. Pamięta pan jaka? 30? Nie. 30 lipca minie. 45 lat temu Polska zdobyła złoty medal. Pana wtedy Montreal. Nie było. Montrealu, tak dokładnie. Montrealu. Złoty medal. Złoty medal. Ja pamiętam, że poszedłem, mecz zaczął się chyba o 2:30, a poszedłem spać chyba po 5:00, bo się przed 5:00 jakoś tak, ze Związkiem Radzieckim. Meksykiem a to było zwycięstwo ogromne, nie? Nie tak. Tylko sportowe, ale polityczne. No wówczas tak się składało, że akurat nie finał był ze Związkiem Radzieckim, który po ładnej, trudnej grze wygraliśmy 3-2. Dobrze, ale teraz wracamy do pana olimpiad. Pan był w Meksyku w 1968 roku. Tam było 9 miejsce, czy od 5 do 8? 5. Tak. A w Monachium 9 miejsce. Czy po tylu latach w pana żyją jeszcze jakieś wspomnienia? Ta świetna jedyna zagrywka, ten świetny set, może ten najlepszy mecz. Żyją jeszcze jakieś takie wspomnienia? No na pewno, jak pan redaktor pyta, to w tym momencie akurat wspomnienia wracają i na pewno przede wszystkim pierwsza olimpiada w 1968 roku, w której miałem przyjemność i zaszczyt reprezentować razem z zespołem Polskę, to było na pewno przeżycie wielkie, no bo samo uczestnictwo, jak Pierre Coubertin, twórca nowych olimpiad, wspominał, uczestnictwo w olimpiadzie jest wielkim zaszczytem dla sportowców. A był jakiś mecz, który pan szczególnie zapamiętał? Bo to 5. miejsce w Meksyku to było bardzo dobre miejsce. No tak, tak. To tak przecież tam w roli faworytów nie pojechaliśmy. Nie, nie, nie. No praktycznie to nawet wiele olimpiad, w których nie jechaliśmy jako faworyci. Zawsze zazdrościliśmy naszym paniom, które w Tokio, my nie zakwalifikowaliśmy się, zdobyły nawet medal. Także zawsze w tym okresie, w latach 60. zespół reprezentacji Polski kobiet był dla nas takim oczkiem w głowie i zazdrością patrzyliśmy, jak dziewczyny grały. No i teraz tak, Tokio. W piątek rozpoczyna się oficjalne otwarcie, 24 bodajże, mecz, inauguracja z Iranem. Przeciwnik zawsze niewygodny, co by nie mówić, zawsze nam przysparzał dużo trudności. To będzie szczęśliwe Tokio, pana zdaniem? To będzie pechowe Tokio? Ja myślę, że cała... Będziemy jako faworyci tam podobno. Tak, tak. Na pewno Liga Narodów, którą graliśmy przed Igrzyskami Olimpijskimi, wykazała, że Polacy są w gronie faworytów, jeśli chodzi o miejsca czołowe. Ja nie powiem, że Polacy, zresztą tak jak kiedyś jechali do Montrealu i trener Jurek Wagner wówczas obiecał wszystkim i zapewniał, że zdobędziemy złoty medal. To jest sport i ciężko jest od razu wyrokować takie wyniki, ale na pewno zespół naszej reprezentacji Polski odegra dużą rolę na tej olimpiadzie. Panie Stanisławie, od jakich zawodników przede wszystkim będzie zależeć ta dyspozycja całej drużyny? To jest właśnie ta różnica między sportami indywidualnymi a zespołymi, gdzie jednak na sukces pracuje cały zespół. I tutaj... Dalej Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, to będzie ten trzon? To nie. Od nich będzie zależeć, jaka będzie dyspozycja tych zawodników? No z pewnością to są, szczególnie na ataku Kurek, który ostatnio w turnieju tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Krakowie wykazał już wysoką formę. Leon, zobaczymy jak będzie z formą, bo akurat nie, na turnieju, który był w Krakowie, no, nie błyszczał. Ale to jest, u zawodników jest tak, że
potrafią szykować formę na najważniejszą imprezę, w którą właśnie w tym roku są igrzyska. Co prawda nie kończy się na igrzyskach, bo tuż po igrzyskach będą mistrzostwa Europy. Ten sezon, muszę tutaj podkreślić, był bardzo obfity, jeśli chodzi o imprezy siatkarskie, bo rozegranie na przykład w Lidze Narodów 15 spotkań, to w historii ja nie pamiętam takiego turnieju. Co to oznacza dla organizmu siatkarza? To jest wymęczenie ogromne? To jest, ja nigdy nie mówię, to są sportowcy, to są zawodowcy w tej chwili, którzy potrafią, którzy potrafią przygotowywać swój organizm do tak długiego wysiłku. Także tutaj nie patrzę na takie stwierdzenie, że to jest ciężki wysiłek. W ogóle u sportowców, ja słyszę, że na przykład piłkarze ciężko trenowali przed swoimi z ważnymi zawodami w tym sezonie, to my nie odbieramy takich spraw, że trening jest ciężki, bo zawsze się boję tego stwierdzenia. Ciężko trenowali, to znaczy co? Na mecz już nie będą mieć siły, tak? No właśnie, bardzo dobre stwierdzenie, dlatego że często zawodnicy mówią, ciężko trenujemy. No to jest normalna rzecz u zawodnika, który przygotowuje się do ważnych imprez przez właśnie trening. To jest nieważne, czy on jest dłuższy, czy krótszy. W każdym razie trenerzy sterują tym przygotowaniem. A ławkę mamy tak szeroką, że wszyscy chcą się zmieścić i wszyscy dają z siebie ostatni potem. To jest taka bardzo optymistyczna rzecz, że mamy szeroki skład. Praktycznie ta cała dwunastka może grać w wyjściowym składzie. Zresztą to było widać na Lidze Narodów, gdzie trener Heinend praktycznie każdy mecz zmieniał w szóstkę. No tak, ale w tym składzie nie znaleźli się, czytam, Bartosz Bednosz, Kwolek, Muzaj, Kłos, Dawid Konarski. I tak się mówi, że gdyby oni byli w jak najlepszej dyspozycji, to by spokojnie mogli wziąć udział także w olimpiadzie, gdyby były dwie drużyny dopuszczone. Tak, oni by się zmieścili w tej olimpiadzie. Tak. To praktycznie jest szczęściem trenera i chyba całej reprezentacji, że ma tak szeroki skład. Ale czasami ta obfitość jest czasami nieszczęściem. Nieraz się tak zdarzało. Ja powiadam, to jest sport zespołowy i tutaj nie ma mowy o tym, żeby w trakcie przygotowań były jakieś niesnaski albo zastanawianie się, kogo trener wybierze. Decyduje o składzie zawsze trener, który jest na co dzień zawodnikami, nie tylko na treningach, ale poza tym i wybiera skład, który jego zdaniem powinien być najmocniejszy na igrzyskach. Obok Częstochowy mamy olimpijczyka z Blachowni, tak? Mateusz Bieniek. No, jest Bieniek, jeżeli mówimy Nowakowski, Rzyzga, Łomacz, Zatorski, Kaczmarek, Kochanowski, nie wiem, chyba Kochanowski też chyba jedzie, czy nie jedzie, nie pamiętam. Tak. Dobrze. Semieniuk, no i na pewno Śliwka Aleksander. Pan by kogoś wymienił z tego składu B, tak jak pan przypatrywał się kogo z Szczególnie z jakimś takim wspomnieniem i tak jak pan wspomniał o Bednożu, był w szerokiej karze Bieniek, to są zawodnicy, których miałem przyjemność w Norwidzie trenować i życzyłem. Czyli tego Bednoża by pan wziął na tą olimpiadę? Tak. No, przez sentyment, przez to, że znam. A kogo by pan stamtąd wyciągnął? No tego nie wiem, bo wie pan, no, komuś dajemy nerkę, to komuś zabieramy tą nerkę. I powiadam, trener o tym decyduje i tutaj to jest tylko takie miłe wspomnienie, że zawodnicy z naszego klubu Norwida byli w szerokiej kadrze, także to cieszy. Tak jak pan patrzy na przeciwników, z kim tam będziemy grać, to nasza drużyna będzie taką drużyną piątej partii. Pamięta pan, co się działo w Montrealu, także chyba tylko wygraliśmy 3-1 z Czechami i 3-0 z Kanadą. A wszystkie inne mecze były, nawet z tą Koreą chyba gdzieś tam było 3-2. Tak. Takie były wówczas turnieje, gdzie grał zespół nasz wiele setów, kończąc 5 nawet setami. A teraz jak to będzie? Ja uważam, że tak jak było na turnieju narodów, to był właśnie najpoważniejszy sprawdzian. To będzie powtórka? Że będzie, no oby była powtórka, jeśli chodzi o wynik. Chodzi o medale, które zdobyliśmy. A z kim zagramy 7 sierpnia? Przypomnę, że 7 sierpnia będzie finał. Nie będziemy w tym finale, tak? Ja
życia, może tak powiedzmy sobie, żeby nasz zespół zakwalifikował się aż do finału. I byłaby to fajna okazja, żeby można było się zrewanżować naszego zespołu przed Brazylią, z którą w Lidze Narodów przegraliśmy. Ale wyraźnie przegraliśmy. Tak, widać. I tutaj ciężko wyrokować, dlatego że wiemy, że zespoły niektóre na turnieju narodów nie grały w pierwszych składach, chociażby sami dokładnie. Włosi i inne zespoły. Amerykanie przygotowują się głównie na Igrzyska Olimpijskie, nie na... I to może być różnie. Także te zespoły, które liczą się, będą się również tu niespodzianek wielkich nie będzie. Może być zaskoczenie, że w ogóle do czwórki nie wyjdziemy? To Tokio tak jest zmienne szczęście dla Polaków. To już pierwszy mecz, o którym Pan wspomniał. Z Iranem będzie takim papierkiem lakmusowym, w jakiej formie chłopcy są. Dobrze, to jeszcze Pana muszę zapytać, jakie jeszcze dyscypliny olimpijskie przyciągną Pana przed telewizor, żeby oglądać? Muszę powiedzieć, że jestem wychowany w duchu sportowym i zawsze pamiętam jeszcze z czasów, kiedy telewizji nie było. Oglądałem Mistrzostwa Świata w piłkę nożną w Niemczech, gdzie pamiętamy finał z Węgrami, fantastyczne spotkanie, tylko słuchałem tego w radiu. 2-1. Dokładnie. Także, że no zawsze trzymam kciuki i denerwuję się, kiedy startują polscy zawodnicy, ale mówię, sport ma to do siebie, że pewniaków to mamy dopiero po imprezie. Dokładnie. To są niespodzianki. Najlepszym przykładem był nasz wielki mistrz, jeśli chodzi o sprint, Jamajczyk, który bezapelacyjnie zwyciężał i 100 metrów, i 200 metrów, i w sztafecie swojej, a na igrzyskach, ważnej imprezie na 100 metrów po prostu spalił pierwszy, tak, i już nie uczestniczył. Eksperci amerykańskiej agencji prasowej mówią, że Polacy zdobędą 22 medale, w tym 5 złotych. I tutaj mówi się o fajtku, mówi się także o siatkarzach. Wierzy Pan w to złoto? Czy jednak okiem fachowca ta Brazylia będzie trudna do ogrania, o ile Amerykanie nie pokażą się tak, jak dawniej się pokazywali, tak jak Pan mówi, Włosi, tak? Tak. Jeszcze jakaś drużyna może zaskoczyć, może Francja się pozbiera. Tak, Włosi. To jest, ja nigdy nie, nawet będąc zawodnikiem, myśmy nigdy nie, tylko Jurek Wagner przed Olimpiadą w Montrealu mówił, po co i podtrzymali dziennikarze, media, że jedziemy po złoto. To są życzenia, a zobaczymy, jak sprawdzą się nasza drużyna i pozostali, jak Pan powiedział, tu ponad 20 medalistów ma wracać. 20 medalistów, nie wiem skąd tylu, ale pamiętam, czasami niespodzianki były, chociażby Renata Maurer kiedyś, się nie spodziewał w strzelectwie i się okazało, że... Mistrzostwa Świata... Bo to był pierwszy czy drugi dzień Olimpiady i od razu złoto wtedy, pamiętam, było ogromne zaskoczenie. Wcześniej startowali. Ale chyba ta lekkoatletyka najwięcej chyba daje nam tutaj możliwości. Może niekoniecznie aż złote medale, ale tu powinien być jakiś mały woreczek z medalami. No, z pewnością liczba tych punktowanych miejsc, a przede wszystkim medali, powinna być zadowalająca dla sympatyków, kibiców i samych zawodników przede wszystkim. Na zakończenie chciałbym Pana zapytać, skoro mamy tak długą ławkę znakomitych siatkarzy, to znaczy ten system szkoleń w Polsce jest dobry. Należałoby coś zmieniać, nie należałoby coś zmieniać. Tu dobrym przykładem jest to, co Pan mówił, tak? Pan przecież był trenerem Norwida, tak? Że wielu wychowanków tam wyszło gdzieś dalej i ten system szkoleń dobry jest. Trochę taka szkoła, a jak, co bym powiedział? Można by to porównać, ale tutaj jest ważniejsza rzecz. Polski Związek Piłki Siatkowej, zresztą byłem w zarządzie wstecz i został zaprogramowany program dla szkolenia młodzieży, czyli szkolne ośrodki siatkarskie. To już jest wiele lat i muszę przyznać... I przychodzą nowi prezesi i nikt tego nie zmienia, tak? Cykl szkolenia młodzieży, bo to jest ważne. Tutaj trzeba powiedzieć o tym, że przecież nie znajdujemy zawodników tak ad hoc, tylko to są przygotowania od młodzików, juniorów, młodzieżowej reprezentacji Polski, która teraz zdobyła znowuż medal na Mistrzostwach Świata. Także to szkolenie, system przede wszystkim szkolenia jest bardzo zacny. Ja tylko
życzę, żeby polscy trenerzy już, jeśli chodzi o siatkówkę, mogli prowadzić pierwszą reprezentację Polski, aczkolwiek to, że byli zagraniczni, to jest tylko na plus, bo wszyscy trenerzy zagraniczni zdobywali z polską reprezentacją medale na Mistrzostwach Europy, Świata i teraz czekamy na Igrzyska Olimpijskie od 40 paru lat. A mecz będzie komentował pana kolega, tak? Radosław, tak, pana, który też mój wychowany, tak, który grał jeszcze tutaj grał w Częstochowskim. Będzie pan wysłuchiwać? Tak, no to, z ciekawością. To człowiek jest zadowolony z tego, że byli moi zawodnicy, grają w reprezentacji. I to jest moje właśnie pytanie, czy, no bo trudno jest powiedzieć, tak, że no, trener najbardziej się cieszy, jak uczeń przerośnie mistrza. Chociaż w pana przypadku trudno, no pan jest w tej galerii sław, pan był mistrzem świata, tak, pan był wtedy na tych mistrzostwach wybrany najlepszym zawodnikiem, więc trudno powiedzieć, czy ktoś pana przeskoczył, czy nie, z tych nowych zawodników. Ale no po prostu dla pana jest taka właśnie radość, jeżeli pana uczeń, pana zawodnik, który gdzieś tam prowadził, dalej się pokazuje i dalej widać tą karierę zawodową. No, ja na temat, że to są zawodnicy, których ja trenowałem, często nie lubię mówić, dlatego że to by wyglądało na jakieś chwalenie się. Tak. To pan rozpoczął tą karierę, no, gdzie pan to przygotował. Tak, pan oderwał tego młodego człowieka, tak, od telefonu, no, od komputera, tak, po to, żeby... No wielu. Ja miałem w karierze trenerskiej tą przyjemność, że oglądając w Polsce zawody juniorskie, młodzieży, wybierałem sobie zawodników, których uważałem, że będą dobrymi zawodnikami. Gruszka, Murek i tak dalej. Jest ich bardzo wielu. W każdym razie to taka jest rola moja jako trenera byłego i tylko cieszę się, że zawodnicy dzięki swojej pracy z talentowi znajdują się w reprezentacji. Bardzo dziękuję. Pan Stanisław Gościniak, legenda polskiej siatkówki, był gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.